Dzień doberek, dzień doberek. Vlogmas dzień 9. Dzisiaj, kochani, nagrywam dla was, jest już późny wieczór. Dla was, u was pewnie rano, chociaż może niekoniecznie, bo zależy, kiedy mój film oglądacie, ale premiera jest o 8 rano, więc spodziewam się, że sporo z was ogląda mnie rano. Ja dzisiaj totalnie miałam tak zajęty dzień, że no po prostu nie miałam kiedy usiąść i otworzyć kalendarzy. No więc teraz, jak jestem już po pracy, a z miniaturki domyślacie się między innymi, co robiłam, więc ja teraz muszę sobie zrobić trochę przyjemności i otworzę moje kalendarze. A wy oczywiście ze mną. I szukamy dziewiąteczki. Szukamy dziewiąteczki. A dziewiąteczka jest taka. Jak myślicie? Może szminka? Jakaś pomadka? Cokolwiek? Albo błyszczyk może? Zobaczymy. Zobaczymy, czy moje przeczucia są uzasadnione. No, tak mi się dziwnie to otwarło, ale już widzę, że chyba miałam rację. Chociaż pomadka to nie jest. Ale chyba błyszczyk. Tak, to jest błyszczyk. Taki delikatny, nudziakowo-różowy, z takimi mini drobinkami. Takimi połyskującymi. On koloru, powiem wam, specjalnie nie daje. A, tutaj widać. Może się maźgnę. Ja, słuchajcie, dzisiaj nie jestem umalowana, bo przez cały dzień dla was nie nagrywałam. Praktycznie no, nie pokazywałam się nikomu oprócz mamuni i mojego męża. No a teraz w sumie powinnam się dla was pomalować. No coś tu, ta kamera tak mnie krzywo robi. Powinnam się dla was pomalować, ale ja za chwilę idę spać. Więc trochę nie halo z tym, ale usta mogę. To jest taki, bardzo mi się podoba ten błyszczyk. Zapachu nie ma, no i dobra. Ale daje taki fajny błysk na ustach. Taki świąteczny. Bardzo się cieszę. Na pewno wykorzystam. Dobrze. To mamy kalendarz ten odhaczony. A już nie mogę się doczekać, co jest w drugim kalendarzu. Chodź tu. Do góry nogami to nie. No i zobaczmy, co jest w drugim kalendarzu. I szukamy dziewiątki, dziewiątka. Kto widzi dziewiątkę? Nie ma. Musi być, ale gdzie? 11, 15, 17. No proszę was, nie ma dziewiątki? Jest! Ja już powiem wam, dzisiaj mam tak wymieszane, że nawet kiepsko widzę. Ale w dziewiątce jest pierścioneczek. Zobaczcie. Zobaczcie, taki pierścioneczek. Bardzo ładny. Ciekawe, czy mi wejdzie na któregoś palucha, bo pierścionek jest bardzo ładny. O. No.
No tu by wszedł. A tu? No tu gorzej. Ale tu by wszedł. Teraz ściągnę tego, co mam. O. No. No ładny. Kiepsko jestem tu oświetlona. O. Zobaczcie. Ładny ten pierścioneczek. Śliczny. O, teraz go fajnie widać. On ma takie oczko, taką cyrkonię, która tak ładnie połyskuje. No, bardzo ładny pierścionek. Podoba mi się. Podoba mi się. O. I tak, dzisiaj, kochani, między innymi piekłam pierniki. Taki był plan na dzisiaj i został w 99% wykonany. Potem powiem Wam, czemu w 99%, a nie w 100%, ale chciałam jeszcze dodać, że ten przepis ja piekę od 35 lat i piekę go. Piekę te pierniki co roku. To już tak weszło w tradycję, że praktycznie no nie wyobrażam sobie, żeby tych pierników miało nie być. Chociaż kiedyś, jak moje dzieci były małe, potem już miały sympatię, potem już miały współmałżonków i dzieci, ale jeszcze mieszkały w Polsce, to ja piekłam te pierniki z 3 kg mąki. To były 2 takie spore kartony pierników. To są pierniki, które mogą leżeć do Wielkanocy, a nawet do lata i one będą cały czas miękkie. A na to sposób jest taki, że jak ja polukruję te pierniki i lukier wyschnie, to część z tej wilgoci ten piernik absorbuje. I mimo, że lukier jest już wyschnięty, to ten piernik jest lekko nawilżony. I ja wtedy te pierniki wkładam porcjami do woreczków, woreczki zamykam i gdzieś sobie to odkładam, magazynuję. No i one naprawdę można je zjeść latem i one będą dobre. Jest całe mnóstwo różnych przepisów na różnych kanałach, w książkach kucharskich i gdzie tylko. Ale jakoś tak się przyzwyczaiłam do tych pierników, że nawet nie próbuję innych przepisów. Ja już dłużej nie gadam, bo oglądania jest sporo trochę. Ale teraz powiedziałam 2 wykluczające się rzeczy. Sporo trochę. No jest sporo oglądania, więc zapraszam na pieczenie pierników, tak zwane pierniczenie. Każdy ma w domu jakiś przepiśnik, zeszyt z przepisami. Ja też taki mam. I w tym zeszycie, słuchajcie, mam przepis na pierniki, które piekę od 35 lat. I zobaczcie, i to nie jest tutaj jakaś ściema. Ja naprawdę te pierniki piekłam z porcji 3 kg mąki. W tym roku nie zamierzam tyle pierników upiec, bo te pierniki piekłam jak dzieci były w domu i było nas dużo więcej. Teraz zarobię ciasto na te pierniki, ale z 1/3. Czyli z kilograma mąki to i tak nie będzie mało. Więc przepis bardzo stary, sprawdzony przeze mnie i piekę co roku. Dzisiaj zarobię ciasto na pierniki i mówię, że zarobię, a nie będę piekła, dlatego że ja ich dzisiaj piec nie będę. To ciasto musi leżakować przez kilka godzin w zimnie. Ja zazwyczaj robię to ciasto wieczorem i piekę je na drugi dzień. To są pierniki, które, tak jak mówiłam, piekę od 35 lat zawsze się udają.
I jakoś nie ciągnie mnie do tego, żeby próbować inne przepisy, bo te nam smakują. A do pierników będę używała kilogram mąki pszennej, pół kilograma miodu, tu jest więcej, oczywiście będę sobie musiała odlać, tłuszcz, kiedyś jak nie byłam świadoma, co jest w margarynie, to brałam margarynę. Teraz już wiem, co jest w margarynie i omijam ją szerokim kółkiem, więc tu będzie smalec. Do tego 3 jajka, przyprawy korzenne, na pewno użyję 2 opakowania, a jeszcze się zastanowię nad trzecim. Amoniak, proszek do pieczenia i soda. Z tym, że amoniaku jest 1/3 łyżeczki, proszku do pieczenia 1/3 opakowania i sody 1/3 łyżeczki. To zabieram się za szykowanie mojego ciasta. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam, a może dlatego, że bardzo mało używam, praktycznie wcale, no ale to są w końcu święta i przyjeżdżają też moje wnuki i Anula z całą rodziną i tak dalej, no to nie będę już robiła jakichś niesłodkich pierników, więc potrzebujemy jeszcze 25 dekagramów cukru. Jest jeszcze jedna rzecz, którą będziemy potrzebować, czyli kakao ciemne. No i kakao dodajecie tyle, jak bardzo chcecie mieć ciemne pierniczki. Ja będę dodawała gdzieś tak, no ze 3 duże stołowe łyżki. Rozpoczynamy od tego, że miód przelałam do garnuszka, wsypię do niego cukier i muszę go delikatnie podgrzać, żeby ten cukier w miodzie się rozpuścił. Teraz, kochani, tłuszcz umieszczamy w rondelku i też go rozpuszczamy. W międzyczasie wybijamy jajeczka i musimy je rozkłócić. Zawsze śmieję się z tego określenia. Rozkłócić. Miód z cukrem musi przestygnąć, tak samo roztopiony tłuszcz, a my w tym czasie przesiejemy sobie do dużej michy mąkę. Kakao. Wsypujemy też tutaj od razu proszek. Myślę, że 1/3 opakowania to będzie, no może gdzieś tyle. I to wszystko teraz musimy dobrze wymieszać. Ja sobie będę mieszała taką rózgą, bo to najlepiej się wymiesza. I jeszcze się będzie napowietrzało dodatkowo. Następnie w niewielkiej ilości wody rozpuszczamy 1/3 łyżeczki sody. I 1/3 łyżeczki amoniaku. Czekamy tylko, aż nam miód przestygnie i tłuszcz i będziemy wszystko łączyć. Ale jednak to musi być na tyle chłodne, żeby można było z tego wyrobić ciasto i żeby nam się nie zaparzyła mąka. Wszystko nam zrobiło się, no nie zimne, ale takie letnie. I dodaję teraz do mąki miód z cukrem. Do tego wlewamy nasze jajka.
rozpuszczoną sodę z amoniakiem. I zaczynamy delikatnie mieszać. Od razu też możemy wlać tłuszcz. I to już wszystkie składniki. Teraz musimy ciasto dobrze wyrobić i wymieszać. To nie będzie takie ciasto jak od razu na kruche ciasteczka. Ono będzie miało trochę inną konsystencję, więc to jest właśnie powód, dla którego robi się to ciasto kilka godzin wcześniej. Ja to robię zazwyczaj dzień wcześniej, bo to ciasto musi odpocząć, stężeć i wtedy się nadaje dopiero do klejenia, do wycinania pierniczków. Jak ciasto jest już wyrobione, wyrównujemy je troszeczkę. Przykrywam ściereczką i zostawiam w chłodnym miejscu do następnego dnia. Mamy następny dzień. Nasze ciasto odpoczęło. Zrobiło się naprawdę twarde. Ale to nic. Teraz musimy po kawałeczku wyjąć i znowu je przedusić. Ja tu sobie teraz uszykuję wszystko i będziemy wyrabiać pierniki. Ciasto teraz musimy ponownie przedusić, bo ono się zrobiło bardzo sztywne, więc musimy je trochę ogrzać w dłoniach, trochę, jakby to powiedzieć, rozluźnić. Sypać i ciasto też leciutko, żeby nam się nic nie kleiło. Wykrawam pierniczki. Tak przygotowane pierniczki idą do pieca na 175 stopni, no 10, może troszeczkę dłużej, minut, zależy od tego, jak grube ciasteczka wytniecie.
wszystkie pierniki upieczone i nie liczyłam ich tu, ale zobaczcie, jest ich tu całkiem sporo, no i pozostaje je polukrować. Nigdy nie robiłam cukru królewskiego. To jest cukru, lukru. To jest lukier, którym się tak, wiecie, tak precyzyjnie zdobi pierniczki. Chciałabym spróbować, choć nie wiem, na ile mi starczy cierpliwości. No ale kto nie próbuje, ten nie wie. Ten lukier najlepiej się uciera w takim mikserze. Mam tutaj jedno białko i półtorej szklanki cukru pudru. To wszystko zaraz umieszczę w mikserze, w robocie i ponoć ma się to ucierać 10 minut, więc zobaczymy jak to będzie. Po 10 minutach wygląda to tak. I powiem wam, nie wiem czy nie, za gęste. Chociaż odrobinę rozluźnię, bo wydaje mi się, że jest trochę za gęste. A w przepisie było, że jak się chce mieć troszeczkę luźniejsze, to trzeba minimalnie wody dolać, więc dolewam. I muszę to jeszcze raz zamieszać. Tak to wygląda. O. I teraz to sobie troszeczkę odstawię na bok i muszę zrobić prowizoryczny rękaw cukierniczy. Biorę sobie papier do pieczenia, zwijam w taką, no wiecie, takie coś. Ważne jest, żeby tutaj na razie nie było żadnej dziurki na samym czubku. Trzeba go zwinąć ciasno, żeby nie było dziurki. Potem ją sobie utniemy taką, jaką będziemy chcieć. A to musi być wszystko bardzo takie, wiecie, cieniutkie. O, popatrzcie. Taki ostry czubeczek musi być. I teraz zaginamy go, żeby nam się to wszystko tutaj przy nakładaniu nie rozwaliło. I mam tutaj włożyć połowę tego lukru, więc chodź tu lukier. Muszę włożyć tu połowę. Zawinąć. O. Dobrze. I teraz do pozostałej części musimy dolać odrobinę wody, żeby ten lukier był taki płynący. Dobrze, popatrzcie, ten lukier musi delikatnie płynąć. To ja biorę ten gęsty najpierw. Nigdy tego nie robiłam, słuchajcie, zobaczymy czy mi się uda. Podobno tak, trzeba tu przyłożyć pierwsze, a potem w powietrzu. Średnio mi to idzie, pewno potrzebna jest wprawa. I teraz ten lejący. I tu musimy go teraz rozprowadzić.
cały proces musi odbyć się dość szybko, bo ponoć ten lukier bardzo szybko zastyga. Można potrząsnąć ciasteczkiem, żeby się równo rozprowadził ten lukier. O, no i tak to na razie wygląda. Zobaczymy, czy dojdę za chwilę do trochę większej wprawy.
I jak Wam się podobało moje pierniczenie? Było z tym roboty i teraz widzicie, dlaczego powiedziałam, że w 99%, bo nie zdążyłam polukrować wszystkich pierników. Ten lukier królewski, o ile jest piękny, o tyle bardzo powoli idzie to lukrowanie. Więc ja część polukrowałam tym lukrem królewskim, a spora część będzie jeszcze lukrowana może jutro albo w któryś z następnych dni, już takim tradycyjnym lukrem cukier, puder z wodą i z cytryną i tak pędzelkiem, wiecie, to pójdzie migiem. Te pierniki wtedy sobie posypię siekanymi orzechami, no i będą trochę inne. No ale fajnie, jedne takie, drugie takie. Dajcie znać, czy piekłyście już pierniki, czy dopiero będziecie, czy w ogóle nie pieczecie pierników. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie jakiś komentarz pod moim filmem. Będzie mi też miło, jeżeli zostawicie subskrypcję na moim kanale. I tu zwracam się do osób, które mnie oglądają, lubią mnie oglądać, a jeszcze tego nie zrobiły. Zrobicie mi tym bardzo, bardzo dużą przyjemność. Oczywiście mile widziane łapki. Ja nigdy tego nie mówię i sama wiem z doświadczenia, że często też oglądając czyjś kanał, ja nawet zapomnę wcisnąć tego magicznego guziczka subskrybuj. To nic nie kosztuje, a dla kogoś, kto nagrywa filmy, to jest jakby taka nagroda za jego trud. I za to, że codziennie, przynajmniej w moim przypadku tak jest, codziennie już od roku przesyłam dla Was film. Jeszcze raz, kochani, wszystkiego dobrego i do jutrka!